Dzień dobry, moi kochani, witajcie w 14 dniu Vlogmas. Uwierzycie w to? 14 dzień Vlogmas, za 10 dni, słuchajcie, Wigilia. Ja w to po prostu nie wierzę. I tak jak wam już wspominałam, powtórzę to jeszcze raz. Stanowczo ten czas za szybko leci. Też tak uważacie, czy tylko ja tak uważam? Dajcie mi znać w komentarzach. Słuchajcie, rogi dzisiaj, ale bez noska. Bo powiem wam, że ten nosek jest niewygodny. Albo mi jedzie w górę, albo mi spada. No, niewygodny. Ale nie martwcie się, jeszcze w tym vlogmasie na pewno mnie zobaczycie w tym nosku, bo bardzo ładnie się to prezentuje. No, ale dzisiaj stwierdziłam, że tylko same rogi. Właściwie z uszami, bo tutaj jeszcze są uszy. Tak to się prezentuje. Fajna ta opaska, powiem wam. Słuchajcie, dzisiaj mieliście zobaczyć prezenty zapakowane, bo wczoraj, jak wiecie, miałam pakować prezenty. Byłam taka szczęśliwa i w ogóle powiem wam, że w piątek wpadłam na ten pomysł, że będę pakować te prezenty i naprawdę miałam taką energię do tego i chciałam tak, już nie mogłam się doczekać, żeby je zapakować. No i słuchajcie, jak przyszło co do czego wczoraj, jak skończyłam dla was nagrywać vlogmas, poszłam wziąć prysznic, umyć włosy, tak jak wam mówiłam. Wróciłam tutaj, włączyłam dalej wasze vlogmasy, bo jak wiecie, miałam dużo do nadrobienia i stwierdziłam, że po prostu mi się nie chce. Naprawdę mi się nie chciało, stwierdziłam, że sobie posiedzę, pooglądam vlogmasy wasze, a może akurat uda mi się nadrobić wszystkie. Ale niestety, słuchajcie, nie nadrobiłam wczoraj wszystkich, chociaż bardzo się starałam. Nie zdawałam sobie, słuchajcie, sprawy, że tego jest aż tyle tak naprawdę, bo większość z was dodaje vlogmasy tak jak ja codziennie, więc tego naprawdę było sporo. Piszecie mi w komentarzach, że wy też już zaczynacie mieć zaległości, ale słuchajcie, na pewno nie tyle co ja. Naprawdę, uwierzcie mi. Ale słuchajcie, mam dla was dobrą wiadomość. Dzisiaj nadrobiłam wszystko. I nawet już obejrzałam jeden vlogmas z dzisiaj, także jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, tak jak już wczoraj mówiłam, że dzisiaj nie będę... Dzisiaj, no... Że w tym tygodniu nie będę miała tyle zaległości. Chociaż wiem, że to nie jest realne, żeby nie mieć w ogóle, ale mam nadzieję, że będę bardziej na bieżąco niż ostatnio. Jeszcze a propos tych vlogmasów poprzednich, to zostało mi do napisania chyba 2 czy 3 komentarze i naprawdę będzie już wszystko na bieżąco póki co, także jestem zadowolona. Stwierdziłam, że przysiądę się do choinki, skoro zostało tylko 10 dni do Wigilii. I chciałam wam pokazać, że dzisiaj przyszła do nas pierwsza świąteczna kartka. Taka, słuchajcie, przepiękna. Od naszych przyjaciół, także jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Zaraz ją postawię tam na komodzie, chociaż powiem wam szczerze, bo kartki zawsze co roku stoją tam, na tamtej komodzie, ale w tym roku jest bardzo dużo dekoracji tam i nie wiem, gdzie te kartki tam powsadzam, ale w sumie to jest dopiero druga, bo pierwsza to była ta z drogerii, którą dostaliśmy z taniej kosmetyki, ale naprawdę powiem wam, że mi się bardzo podoba i w ogóle, jeżeli chodzi o kartki, to ja też muszę wypisać i musimy wysłać, ale myślę, że zajmę się tym jutro, bo dzisiaj mam inne plany, o których wam oczywiście zaraz powiem, ale chciałam się was zapytać, czy wy wysyłacie kartki na święta? Dajcie mi znać w komentarzach. Ja wam powiem, że jak byłam dzieckiem, to pamiętam, zawsze się wysyłało kartki na święta, na urodziny. Wiecie, też wtedy były takie czasy, że no, były telefony komórkowe, ale no nie wszyscy jeszcze mieli. Ewentualnie były, wiecie, te telefony takie stacjonarne w domu, to można było zadzwonić. W dzisiejszych czasach już jest inaczej, no bo wiadomo, jest internet, mamy różnego rodzaju komunikatory i możemy komunikować się ze sobą za darmo, więc większość osób tak właśnie wysyła życzenia. Natomiast ja, słuchajcie, dalej kontynuuję tą tradycję, bo mi się ta tradycja bardzo podoba i dalej jednak w święta te kartki wysyłamy, czy też na urodziny właśnie, jak ktoś ma, wysyłamy kartki i powiem wam, że to jest takie miłe, bo my na przykład też lubimy, jak kartki do nas przychodzą na święta czy na urodziny, ale szczerze mówiąc powiem wam, że zauważyłam, że z roku na rok jest tych kartek coraz mniej. I nie wiem, czym jest to spowodowane, czy właśnie tym, że komuś się po prostu nie chce i woli wysłać po prostu, wiecie, życzenia na komunikatorze. Ja nie mówię, słuchajcie, bo ja też wysyłam życzenia na komunikatorze, ale jednak te kartki co roku też wysyłam. Wiadomo, nie do wszystkich, no, ale do najbliższej rodziny, do właśnie przyjaciół, no to wiadomo, że tak. I nie wiem, czy to jest spowodowane właśnie tym, że komuś się po prostu nie chce, czy po prostu tym, że trzeba zapłacić za znaczek. No nie mam, słuchajcie, pojęcia. Aczkolwiek nawet jeżeli przyjdzie taki dzień, ja wiem, że przyjdzie, że żadna kartka do nas nie dotrze, to my i tak będziemy wysyłać, bo ja uważam, że to jest bardzo fajna tradycja i jednak, wiecie, no przeczytać sobie wiadomość na telefonie, no okej, ale jednak taką kartkę piękną dostać, jeszcze jak ktoś wypisze życzenia ręcznie w środku, a nie wiecie, jak jest, często właśnie są życzenia już wypisane, tylko się podpisują, no to też tak
A właśnie najlepiej mi się podoba, jak ktoś sam napisze takie życzenia ręcznie. Tak, a jak to jest u Was? Słuchajcie, dajcie mi znać, czy wysyłacie kartki i jakie jest Wasze podejście do tego. A plany na dzisiaj to oczywiście pakowanie prezentów i dzisiaj to już zrobię na pewno, także jutro będziecie mogli zobaczyć, jeżeli coś Wam nagram. I słuchajcie, muszę zrobić listę zakupów świątecznych już, bo ostatnio z mamą właśnie rozmawiałyśmy, co będziemy robić na święta. Jest już wszystko wiadome, więc można zacząć robić zakupy. Jutro Jarek właśnie jedzie na zakupy, więc muszę mu przygotować listę zakupów świątecznych też. I resztę myślę w przyszłym tygodniu. No i będzie gotowanie. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, że zużyłam ten żel z Bielendy, który sobie kupiłam u tej dziewczyny na live'ie na Facebooku. I jest to, słuchajcie, żel micelarny do mycia twarzy, detoksykująco nawilżający, cera mieszana i tłusta, cukier trzcinowy, aktywny węgiel. No i tak, słuchajcie, co mogę powiedzieć o tym produkcie? Na pewno bardzo dobrze oczyszczał skórę, więc to jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o nawilżenie, powiem Wam szczerze, że nie zauważyłam, żeby jakiś efekt był nawilżenia, ale ja też używam i tak kremy i wiecie, i serum, więc no nie wiem, no tego nie zauważyłam. Natomiast jego wielkim minusem, plusem jeszcze, powiem jeszcze plus, plusem jest to, że jest z pompką, bardzo fajnie się go aplikowało. Natomiast, słuchajcie, muszę zmienić rękę, bo mnie coś boli. Natomiast słuchajcie, wielkim minusem było to, że on był bardzo mały, wydajny. Niestety, jak nałożyłam tego produktu za mało, to w ogóle tak jakby go tam nie było, jakby myła twarz, słuchajcie, samą wodą, więc musiałam go nakładać więcej, żeby w ogóle się pienił, żeby w ogóle oczyszczał tą skórę. No i przez to szybko się skończył, także w ogóle produkt bardzo mało wydajny i to jest jego wielki minus, ale poza tym no oczyszcza, więc działa. No ale niestety wydajność słabizna, słuchajcie. A teraz zaczęłam używać tego żelu Fresh Juice, też z Bielendy. Sok z limonki plus kwas salicylowy, micele, detoksykujący, cera mieszana, tłusta, wrażliwa. Ja z tej serii mam też krem, jak wiecie, który kupiłam sobie i chyba Wam wspominam albo i nie, że chyba będę go używać na dzień, a tamten, który używam na dzień, będę używać na noc. I tak też zrobiłam, słuchajcie, zamieniłam te kremy. Więc teraz używam tego żelu. Na razie używam go, słuchajcie, dwa razy chyba? Tak, dwa razy. Także na razie nic Wam jeszcze na jego temat nie powiem. Ale już mogę Wam powiedzieć, że plusem jest to, że jest z pompką. To też w ogóle nowość, jeżeli, znaczy nowość dla mnie, więc ja pierwszy raz go testuję. Także jak trochę potestuję, to na pewno też Wam dam znać, jak się sprawdza. Widzicie? Karteczka już stoi. Tutaj jest druga karteczka, a tutaj jest ta bombka, która była w kalendarzu. Stwierdziłam, że nie będzie wisieć na choince, tylko będzie właśnie tutaj sobie stała. I tak jak mówiłam, słuchajcie, 10 dni do świąt. W ogóle powiem Wam, że to odliczanie do świąt, co kupiłam w Funciaku, jest naprawdę fajne. A tutaj, słuchajcie, jest też podobna bombka do tej, którą Wam przed chwilą pokazywałam, tylko ją dostaliśmy w zeszłym roku na Mikołajki, nie wiem, czy pamiętacie. Ona jest z naszym zdjęciem, też bardzo ładna. Czas na kalendarze, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnego rozczarowania. Zaczynamy standardowo od tego kalendarza i słuchajcie, ja już sobie namierzyłam 14 i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo malutka dzisiaj. Tutaj jest 14 i mam nadzieję, że tam nie ma kolejnego zapychacza. Także otwórzmy i zobaczmy. Powiem Wam, że dzisiaj coś ciężko idzie mi to otwieranie. A nie wzięłam nic do pomocy sobie tym razem. O, dobra, idzie. Idzie, idzie. Aż się boję. Po wczorajszym. No, tak jak mówiłam, zapychacz, słuchajcie. Teraz jak to wyjąć? Słuchajcie, nie mogę tego... O, dobra. Słuchajcie, ostrzałka do kredek. Taka brokatowa. Chociaż słyszałam, że też niektórzy mówią, no to strugaczka. U mnie akurat się mówiło ostrzałka, a ona jest taka wyciągana. No, wiecie co? No, w sumie, no, przydatne, jak ktoś używa kredki takie zwykłe. Ja mam parę takich zwykłych. A w sumie z tego co wiem, moja ostrzałka jedna taka jest nie bardzo. No, w sumie no to jest związane jakby nie było z kosmetykami, no bo właśnie do ostrzenia kredek, ale
No, nie wiem, czy jestem tak bardzo z tego zadowolona. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do kolejnego kalendarza, może tu będzie dzisiaj lepiej. 14, o, na wierzchu, też coś małego i chyba płaskiego. Też zapychacz? Nie wierzę, po prostu, słuchajcie, nie wierzę. Pilnik do paznokci metalowy. Czy wy to w ogóle widzicie? Nie. Słuchajcie, ja już wam wielokrotnie wspominałam, nie wiem czy pamiętacie, ja nie używam metalowych pilniczków, tylko papierowe albo szklane. Także nie. Rozczarowanie kolejne. Może ten kalendarz mnie nie rozczaruje. 14. Czy słuchajcie, zbliżamy do tego przedostatniego rządku. Nie fajnie. Dobra, otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. Co to jest? Nie wierzę, słuchajcie, nie. No ten kalendarz mnie nie rozczarował. Myszka do komputera. Bezprzewodowa. No nie wierzę. Wow, naprawdę, słuchajcie, jestem tak zadowolona, bo moja już niestety ma kilka lat i już wygląda tragicznie, także się bardzo, bardzo cieszę. Słuchajcie, chociaż jeden kalendarz, patrzę, czy coś tam jeszcze jest, nie ma. Chociaż jeden kalendarz mnie dzisiaj nie zawiódł, naprawdę. Do góry nogami. Naprawdę, słuchajcie, z tego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę. No a to, słuchajcie, no to masakra. To w ogóle porażka totalna. To jeszcze ujdzie, ale też jakoś, jak widzicie, nie pałam zachwytem z tego powodu. Powiem wam szczerze, że miałam wam coś jeszcze powiedzieć, ale właśnie przed chwilą sprawdziłam, ile mam materiału i okazało się, że już jest go za dużo. Więc stwierdziłam, że powiem wam to jutro. A teraz będę kończyć. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. My widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!